Bartosz Huzarski, były reprezentant Polski w kolarstwie, obecnie współkomentator w Telewizji Polskiej, który komentuje 75. Tour de Pologne. Panie Bartku, jubileuszowy Tour de Pologne. Dla Pana jakie to jest uczucie, nie jeżdżąc na rowerze, tylko komentując? Spokojnie, myślę, że odbieram to bardzo dobrze, nie jest to pierwszy rok. Faktycznie początek po zakończeniu kariery, szczególnie te pierwsze miesiące, styczeń, luty były dość ciężkie psychicznie, bo siedziałem w domu wtedy, kiedy normalnie wyjeżdżałem na zgrupowanie, natomiast teraz nawet cieszę się, że jestem po tej stronie ekranu, kiedyś trzeba powiedzieć pas, byłem na to przygotowany, że tak powiem, i jest okej, okay. Odnajduję się w tym środowisku bardzo dobrze i czerpię dużą radość z tego, co robię. A jak Wam wspomina swoje starty na polskich drogach? Także zazwyczaj dobrze, no Tour de Pologne dobrze mi się kojarzy, walczyłem tutaj na tyle, na ile mogłem, o różne klasyfikacje, czy górala, czy aktywnego, nigdy nie wyszła mi generalna, ale to taką mam specyfikę, że nie byłem zawodnikiem na klasyfikację generalną, więc generalnie jest okej, okay. Dobrze wspominam ten wyścig i zawsze starałem się tutaj pojechać jak najlepiej. Za nami jest pierwszy etap, za chwilę się zacznie drugi z Tarnowskich Gór do Katowic. Czego się Pan spodziewa po tym drugim etapie? Spodziewam się nowej rundy w Katowicach, całkowicie nowej rundy. Czy jest trudniejsza, czy łatwiejsza? Ciężko powiedzieć, mamy 60 km na rundach w Katowicach. Spodziewamy się finiszu z peletonu raczej, nie ma szans, żeby dojechała tutaj ucieczka. Sprinterzy mają tutaj 3 etapy dla siebie, to jest drugi z tych 3 etapów. Kilku niezadowolonych po wczorajszym sprincie na pewno jest i będą się chcieli dzisiaj odegrać. Dzisiaj jest zdecydowanie inny finisz. Bardzo szybki, z góry, niebezpieczny, nie każdy czuje się tutaj najlepiej na takich finiszach, no ale sprinterzy są wyjątkowi, mają wyjątkową psychikę na takie finisze, także spodziewamy się ciekawego widowiska w Katowicach. W Polsce, widząc polskich kolarzy, każdy tylko widzi Michała Kwiatkowskiego. Kto może jeszcze pozytywnie zaskoczyć wśród biało-czerwonych? Nie, no widzimy więcej dobrych kolarzy, natomiast z tych najlepszych faktycznie tylko Michał startuje na Tour de Pologne. Ja myślę, że Maciek Paterski może być takim miłym zaskoczeniem. Wczoraj ładnie finiszował. To jest zawodnik, który ma niesamowite, jak my to mówimy, zagięcie i jak jest dobrze przygotowany, potrafi wszędzie pojechać dobrze. Ten teren, który tutaj mamy, daje mu predyspozycje duże, nie? To jest teren, który mu odpowiada. Nie ma strasznie długich podjazdów, są krótkie, dynamiczne, on się dobrze czuje w takim terenie. No i myślę, że Marek Rutkiewicz też zawsze na niego liczymy, on zawsze jest tutaj dobrze przygotowany. Jest też troszkę chłodniej, Marek nie lubi, jak jest bardzo gorąco. Także ja myślę, że tych dwóch zawodników. Zobaczymy, jak Paweł Cieślik zasygnalizował ostatnio całkiem niezłą formę, no ale zobaczymy, jak on się odnajdzie tutaj w tym środowisku World Tour. Czy wczorajsze zwycięstwo Pascala Ackermana było zaskoczeniem? Nie do końca. Stawialiśmy na niego, jest to aktualny mistrz Niemiec, wygrywając mistrzostwa z takimi kolarzami jak Kittel czy Greipel, to już coś znaczy. Rozegrał wczoraj końcówkę świetnie, został w sumie sam dość wcześnie, bo około 3 km do mety, nie miał już nikogo do pomocy. Ale super się odnalazł w tej końcówce, wykorzystał przewagę innych drużyn, bardziej może doświadczonych, ponieważ Quickstep do końca walczył o jak najlepsze miejsce, najlepszą pozycję swojego sprintera przed finiszem. Ackerman zaatakował pół sekundy wcześniej, niż tego się spodziewali, zyskał dzięki temu przewagę i dowiózł ją do mety. Michał Poluta, najlepszy góral po pierwszym etapie, jest to zaskoczenie? Ja wiem, czy zaskoczenie, no było ich 4 w odjeździe i wyraźnie był mocniejszy od całej reszty tych, którzy w tym odjeździe się znaleźli. Z dużą łatwością wygrywał te premie, więc może pod tym kątem zaskoczenie, że aż taka różnica poziomów wśród tych zawodników, którzy byli w ucieczce. Kto może wygrać jubileuszowy Tour de Pologne? Ciężko powiedzieć. Wielu zawodników jest na ścieżce przygotowawczej do Mistrzostw Europy, do Vuelty.
część jest po Tour de France, część wróciła ze zgrupowań wysokogórskich. Nie wiemy tak naprawdę, kto jest w jakiej formie. Myślę, że większość też markuje tutaj na razie swoje przygotowanie czy swoje ambicje, ponieważ jesteśmy w okresie podpisywania kontraktów na przyszły rok i na przyszłe lata. Ja bardzo chciałbym, żeby Michał wygrał Kwiatkowski oczywiście ten wyścig. Bardzo by nam to było potrzebne po zeszłorocznej porażce Rafała Majki, bo przegrać taki wyścig jedną czy dwiema sekundami to jest przykra sprawa dla komentatorów i dla kogoś, kto kocha kolarstwo i chciałby, żeby Polacy wygrywali. No, Michał ma bardzo duże szanse. Pokazał, że ma świetną formę na Tour de France. Czwarte miejsce na ostatnim etapie daje nam nadzieję na to, że on nie jest przemęczony wyścigiem Tour de France. Dobrze odpoczął. Ma tu jeszcze 3 dni na rozkręcenie nogi po tym tygodniu luzu. I myślę, że no, jest jeszcze Fabio Aru, jest Yates, jest Szpilak, no kilku takich zawodników, którzy mogą tutaj walczyć, no ale ciężko wskazać tak jakby jednego faworyta. A czarny koń? Nie wiem, naprawdę, no to jest taki okres sezonu, że ciężko powiedzieć, kto tu może być czarnym koniem. No, w tamtym roku niespodziewany zwycięzca Dylan Teuns. Wszystko się może zdarzyć, to jest wyścig kolarski, sport, prawda? Jakaś ucieczka, jakaś chwila zawahania peletonu, jakiś odważny atak i możemy mieć czarnego konia. Natomiast no, ja bym chciał, żeby takim czarnym koniem był ktoś z reprezentacji Polski, żeby to był albo Maciek Paterski, albo Marek Rutkiewicz. Tyle dla świata olimpijskiego. Były reprezentant Polski Bartosz Huzarski. Dziękuję za rozmowę.